Mają jamy, sponiewierają nawet zmarłych stare groby. A żeby mieć spokój, uciekną żywi gdzieś na inne gleby. A kult wszelaki, rzecz to będzie rzadka. Nawet pacierz, którego uczy dziecko, każda matka. Tak, byli, gdzieś poszli. Stara to już galeria portretów. Świadkowie młodzieńczych marzeń i miłosnych wydarzeń. Bliscy koledzy, przyjaciele, towarzysze broni z wojny, a dzisiaj gdzież oni? Jakżem ja tu przez tyle lat włodarzył, przeharował wszystkie dni, noce przemarzył, orał i siał, a puste moje śpichlerze w owoc swojej pracy sam dzisiaj nie wierzę. I tego wyjaśnić nie zdołam nikomu wobec tych bezpłodnych wysiłków ogromu. Ja się nie wstydzę mych szorstkich rąk. Nieraz są do krwi spękane. Tu moje życie, gdzie wiejski dom, gdzie wiatr kołyszał zbóż łany, gdzie ranne zorze wcześnie nie budzą, kwiaty się w rosie kłaniają. To one we mnie to radość budzą, one to wiejskie me życie znają. Kiedy miłość już się stała zabawką nakręcaną, kobietą do ubierania i rozbierania, kobietą do rysowania na jej skórze figur geometrycznych, pejzaży. Kiedy miłość już się stała kobietą, stworzyłam dla niej okno i swoje dłonie. Stworzyłam dla niej dzień, noc i nawet ziemię próbowałam stworzyć. Jeżeli ja robię swoje, a ty robisz swoje, stajemy na krawędzi utraty drugiego i samych siebie. Nie istnieję po to, by spełniać twoje oczekiwania, ale istnieję, by potwierdzić jedyność twojego istnienia. I ty byś potwierdził mnie. Jesteśmy w pełni sobą, tylko wobec siebie samych. Ja, oderwany od ty, obumieram. Nie odnajduję cię przez przypadek. Odnajduję cię przez świadome akty otwarcia. Zamiast biernie oczekiwać na to, co się zdarzy, mogę się starać tworzyć rzeczywistość. Muszę zacząć od siebie, to prawda. Lecz nie wolno mi skończyć na sobie. Prawda zaczyna się od dwóch. Od ciebie i ode mnie. Od nas. Przebacz. Zapomniałam ciebie pokochać. Tak bardzo się spieszyliśmy. Uwielbiam cię, kiedy stojąc w kolejce po szynkę, włosy odrzucasz na bok, jak otrzymaną przez pomyłkę resztę. I kiedy marzenia topisz w zupie, jak potrzebną do smaku magii. I kiedy wyławiasz topielców z talerza, bo nie smakuje ci ziemsko, pływające na wzrach. Uwielbiam cię, kiedy uśmiech łatasz szczerością,
abym uwierzyła, że jesteś szczęśliwa. I kiedy z wysiłkiem przekręcasz kontakt, aby zapalić w oku iskierkę miłości. Kiedy będziemy budować dom dla naszych zwierzeń, muszą być drzwi szerokie, koniecznie ze skrzynką na listy, pisane gestami. I jeszcze muszą być koniecznie dwa szerokie okna. To przez nie będziesz wpadał w zadumę nad zbliżającym się zmierzchem. I jeszcze duży piec musi za karę w kącie stanąć, bo lubię wieczorami grać na twoich włosach, rozwieszonych do suszenia. Poszukuję szczęścia za wszelką cenę. Kładę zalążki samoskrępowania, podążając za marzeniami. Zakładam sobie kajdanki. Robię to, czego nie chcę robić. Jestem na łasce i niełasce siebie. A kiedy w końcu uznam, że jestem już wolny, wolność staje się ciężarem. Bo muszę ciągle wybierać, a nie umiem tego robić. I moja wolność zmienia się w więzienie. Wolność mogę odnaleźć, tylko budując mosty. Do ciebie. Stoklatka! Mam tu zrobić zdjęcie konfliktu. No nie, no to ma być konflikt pokoleń. Ponieważ tak się zawsze składa, a i szczególnie w tym roku młodzież bardzo do nas, do naszego zespołu przystąpiła. Także jest odmłodzony, trochę wcześniej urodzeni i trochę później urodzeni. Ta więź myślę, że się jeszcze bardziej umocni i chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani instruktorce, pani Halince za prowadzenie. I młodzieży z dziewiątki. Ja również serdecznie dziękuję seniorom i oczywiście młodzieży z dziewiątki. Muszę przyznać, że naprawdę jestem wzruszona. Dziękuję bardzo jeszcze raz Państwu również i zapraszam Państwa oczywiście już do Kina Bałtyk. Prosimy bardzo. Panie prezesie, prosimy do nas. Bardzo dziękuję.
tutaj specjalne gratulacje dla zespołu od kolegi Zbyszka. Wykonawcy dzisiejszego programu.